Patryk Formela, jak ci się żyje w Gdańsku? Czy jest miejsce, które nadal robi na tobie wrażenie? Bardzo dobrze mi się żyje w Gdańsku. Lubię Gdańsk i ostatnio też o tym myślałem, że z żoną dobrze się tu czujemy i jest to bardzo, bardzo fajne miejsce dla nas. I myślę, że nie ma takiego miejsca, które robi na mnie dalej wrażenia, chociaż jak jest lato, no to wiadomo, spacer na plażę to jest coś super i dla naszej córki, i dla nas. Jeszcze mieszkamy niedaleko plaży, także myślę, że najbardziej to. Krzysiek Chałupka, twój piłkarski idol? Na tę chwilę myślę, że to jest Luka Modrić, mimo wieku, Kevin De Bruyne i Kovacic. Gdybyś miał powiedzieć, dlaczego akurat oni? Są zawodnikami ze środka pola i myślę, że na tym się też skupiam, gdy oglądam mecze Ligi Mistrzów, czy tam tych drużyn, w których oni grają, i patrzę na te rzeczy, które oni robią. Myślę, że wychodzi im to najlepiej ze środka pomocników, co ja widzę, co chciałbym poprawić. Wiktor Sokołowski, z kim najlepiej współpracuje ci się na boisku? To jest ciekawe pytanie, ale zależy też na jakiej pozycji, bo mogę współpracować, nie wiem, ze stoperami, z bramkarzem, ze środkowymi pomocnikami. Z każdym współpracuję na boisku, ale tak patrząc nawet na środek pola, może z Maćkiem Gajosem myślę, że najlepiej się rozumiemy, bo gdzieś tam ten bagaż doświadczeń mamy podobny. Maciek jest troszeczkę starszy i też ma większe doświadczenia nawet niż ja, także czasami po meczach, przed meczami rozmawiamy dużo o tym, co od nas może zależeć gdzieś tam w środku pola, i to jest też ważne, myślę, połączenie między środkowymi pozycjami. Michael, czy po zakończeniu kariery będziesz żył i mieszkał w Gdańsku? No to też do tego pytania poprzedniego, co zostało zadane, to ostatnio właśnie z żoną też myśleliśmy na ten temat, ale jeszcze nie zakończyłem kariery piłkarskiej, zobaczymy, co będzie później. Myślę, że tu jest na pewno poprzeczka wysoko postawiona, jako że Gdańsk samo miasto, i musiałbym się grubo zastanawiać, czy chciałbym gdzie indziej mieszkać na końcu. Filip Kodziejczyk, twój ulubiony klub, nie licząc Lechi? Nie licząc Lechi, to Zagłębie Lubin, z którego jestem, bo jestem lubinianinem. Tam się urodziłem, także zawsze kibicuję Zagłębiu, oprócz tym meczom, które gramy między sobą. To wtedy wiadomo, tutaj Lechia jest ważniejsza. Ale tak ogólnie nie mam jakiegoś klubu ulubionego poza Polską. Oglądam mecze po prostu i kibicuję tym zawodnikom, których obserwuję, których lubię. Krzysztof Papu, dlaczego grasz z numerem 6? Akurat jak przyszedłem tutaj do Lechi, to taki numer był wolny i wziąłem sobie taki. Jeszcze się zastanawiałem nad 8, a nad 6, ale kiedyś jak grałem w młodzieżowych zespołach, to też występowałem z numerem 6 czasami, także to mnie skłoniło do tego numeru. Oski 44. Co skłoniło cię do przedłużenia kontraktu z Lechią? Zastanawiam się trochę nad tym, czy przedłużyć kontrakt, ale uznaliśmy, że dobrze będzie tutaj zostać, bo po pierwsze znam już klub, miasto i znam trenerów, znam zawodników, wiem, co gdzieś tam potrafimy jako zespół zrobić, i myślę, że jesteśmy w stanie jako zespół tutaj osiągać duże rzeczy, i tylko teraz najważniejsze jest tutaj przyszłość najbliższa, potem mam nadzieję, że gdzieś tam sięgniemy po większe cele. I pytanie od biura prasowego. Którzy piłkarze Radomiaka są twoim zdaniem najgroźniejsi? Na kogo trzeba zwrócić szczególną uwagę i dlaczego? Niestety na mecz z Radomiakiem będę musiał oglądać z trybun. Nie będę mnie nawet na ławce, bo mam 4 żółte kartki i pauzuję. Ale myślę, że nasi zawodnicy muszą się skupić tam na skrzydłowych i na tych kontratakach, bo mają naprawdę szybkie skrzydła i potrafią coś zrobić dobrego dla nich. I mam nadzieję, że sobie z tym poradzimy i myślę, że będziemy gotowi na to spotkanie. How exactly is your name pronounced? My name is pronounced Kevin Fliesenbichler. Filip Kodziejczyk, your favorite food? Oh, my favorite food is from Austria, schnitzel. I don't know if you know it here in Poland, but traditional Austrian cuisine, and for me it's the best. Adrian Tłumacki, how do you feel in Lechia, and with who in the team do you have the best contact? Oh, I feel good, so went really fast everything. I'm good in the team, and most contact I've got with, of course, the German guys, Marco and or Joel as well. Nikodem Szprada, what made you decide to return to Lechia? Oh, a few things. So, like I've said in some interviews before, I know the club already.
I know some faces from a couple of times before. And yes, so for me, Lech is a very big name in Poland. And I hope that we can get back to where the club belongs. Weronika Małgorzata-Hahnemann. What emotions in the first moment did the opportunity to return to Lech after 8 years you have? Yeah, good emotions, of course I had. So in my mind was we had very successful time when I was here the first time. And like I've said before, I hope that we are going to return back to where we belong. Łukasz Juny. Your name sounds like that of a ski jumper. As a child, maybe did you think about a career of, as a ski jumper? To be honest, no. Okay, of course, I in school or off school, we were a couple of times like skiing, normal skiing, not ski jumping. But I think I did a better decision to be a football player. Krzysiek Chałupka. What is the difference between the Austrian league and the Polish league? I think in general they are pretty the same, but if you ask for like differences, let's say maybe in Austria it's a little bit more technical and here is, for example, more physical, like physical higher level. Psychomaciak. On Saturday, the first goal after your return to Lechia. Hopefully, I hope that we have a full stadium or much people here and hopefully we can win and of course I hope that I will score also. Last question from press office. How is Radomiak playing? In which element of the game do you think they are the best and what might be the way to get 3 points? Yeah, we were looking at them also today before a training session. Concede less goals, so will be very hard in offense and also good in counter-attacks. What will be the best way? Let's see, to put the ball into the net. I don't know how it will happen, but I think in general we have a good team, we have a good structure and hopefully we will score more, one more goal than the other. Nikodem Szprada, dlaczego zdecydowałeś się zostać piłkarzem i kto jest twoim największym piłkarskim idolem z dzieciństwa? Myślę, że od dziecka już na podwórku z chłopakami kopaliśmy w piłkę sobie i tak mama myślę, że podpatrzyła z okna i później zabrała mnie na pierwszy trening do Don Bosco Ostróda i tam stawiałem swoje pierwsze kroki. No i w telewizji mogłem podpatrywać różnych piłkarzy, a takim moim idolem na to był Leo Messi. Krzysiek Chałupka. Czy masz swoje przedmeczowe rytuały? Jeżeli tak, to jakie? Myślę, że w dniu meczu staram się odprężyć, skupić już odpowiednio na meczu. No, też przed meczem lubię sobie posłuchać muzyki. I myślę, że to tyle z tych rytuałów. Więcej nie mam takich. Wiktor Sokołowski. Skrzydłowy czy środkowy napastnik? Na której pozycji wolisz grać? O, w dzieciństwie grałem na napastniku. A od jakichś 3 lat, myślę, gram już na skrzydle, więc to jest takie porównywalne, aczkolwiek od ostatniego czasu lepiej gra mi się na skrzydle. Maciej Trzebiatowski. Jak wspominasz grę w juniorach oraz na wypożyczeniu w Bytowie? Ja myślę, że na pewno na wypożyczeniu w Bytowie był to fajny czas, aczkolwiek no, też ciężki i zakończony spadkiem, więc też na pewno ta końcówka sezonu nie była za fajna, no ale poza tym myślę, że naprawdę fajny czas i cieszę się, że mogłem być. A co do juniorów, no to też myślę, że tam bardziej już wynik schodził na drugi plan, a liczyła się bardziej zabawa tam powiedzmy do 14-15 roku życia, może już później liczyły się wyniki, ale na początku zabawa. Fanpage Lechia. Jakie jest twoje największe piłkarskie marzenie? Myślę, że takim na pewno fajnym marzeniem no to gra w reprezentacji Polski i też taka gra w Champions League to by była naprawdę fajna. Befontel. Ulubiona liga i klub, w którym mógłbyś występować w przyszłości? Jest to liga hiszpańska FC Barcelona.
A co do ligi, w której mógłbym występować, no to myślę, że na pewno top 5 lig europejskich byłoby naprawdę bardzo fajne. A teraz chciałbym zaprosić w sobotę na mecz po godzinie 20 z Radomiakiem wszystkich kibiców, żeby nas wspierać i pomóc w zwycięstwie.